Cześć, dzisiaj naprawa dla klienta, komputer Lenovo G780, dosyć mocna maszyna, jednak już ze swoistym przebiegiem, jak widzicie, albo i nie, skrzydło matrycy po prostu fruwa. To jest jedno ze zgłoszeń. Generalnie komputer trafił z czymś takim. Sformatować, sprawdzić gniazda audio, gniazdo zasilania, konserwację układu chłodzenia dodałem sam, bo grzeje się niemiłosiernie, i mocowanie skrzydła. Na konserwację układu wpadłem po tym, kiedy komputer po wybudzeniu, jak klient zresztą go przyniósł, zachowywał się, jakby miał uszkodzoną kartę graficzną. Klient mówił, że no tak bywa po wybudzeniu. No to wiemy, do czego to prowadzi. Znaczy, co jest. Znaczy, no jak to się kończy, tak? Dobra, słuchajcie. Najłatwiej będzie nam sprawdzić gniazdo zasilania teraz, gdyż tak, zasilacz jest. Jest to raz, że zamiennik. Dwa, że fruwa. Tak więc. Najprostszy sposób, żeby to sprawdzić, dysponując innym zasilaczem, zgasimy sobie światło. Kontrolki. Kontrolki są tutaj. Ja go sobie w ten sposób postawię. I tak. Podepnę sobie zasilacz. Ten, który dostarczył mi klient. Włożyłem do gniazda zasilania i nic. Nie przekrzywiam laptopa, bo tak patrzę sobie na wyświetlacz aparatu i zaraz zobaczę, czy będziecie wy to widzieć. Teraz z kolei biorę swój zasilacz. Również nie jest to zasilacz dedykowany do tego Lenovo. Widzicie? Podłączony. Odłączony. Pali się. Ja teraz ruszam sobie tym zasilaczem, czy wtyczką. A widzicie, że dioda ciągle mryga. Znaczy mryga, ciągle się świeci. Tak więc, jeden problem do odhaczenia. Zasilacz, którego używał klient, który kupił, to zamiennik od Modecoma, czy zamiennik, zasilacz uniwersalny od Modecoma. No ja Modecoma postrzegam jako jakąś tam słabą firmę, nie postrzegam jej też, dla jasności, jako jakąś supermarkę, no ale wydaje mi się, że jest lepsza niż jakiś tam naprawdę najtańszy badziew. Dobra, czyli tak, konserwa, gniazdo zasilania, zasilacz. Zasilacz. Dobra, załatwione. Gniazda audio sprawdzę dopiero później, po jakiejś tam reinstalacji systemu pewnie. Fajnie, że klient dane, które ma na dysku, już chyba zarchiwizował, czy tam nie potrzebuje ich archiwizacji, to zawsze to trochę mi odejmuje. No i co? Zabierzmy się za układ chłodzenia, gdyż jest do niego bardzo łatwy dostęp. Chyba coś niedowidzę. Okej. Okay. Zaślepka, bo ta. A. No i. Zaślepka. Już widać. Odłożę ją w sumie od razu na bok. Żeby później się tym zająć. Czy teraz uziemienie.
Dobra. I cóż, to zdejmujemy chłodzenie. Jezu, kto mnie tak przykręcił. Niby mógłbym mocniej docisnąć bit, ale nie chcę ryzykować uszkodzenia płyty głównej, dlatego tak się ślizga. O. No, naprawdę. Ktoś użył nie lada siły. O, poszło. Tą śrubkę wyrzucę. Zamontuję tam inną, bo tutaj główka została, no cóż, powiem to łagodnie, nadwyrężona. Dobra, już tutaj widzę kawałki obudowy, kawałki mocowania skrzydła, ale spoko, tym się zajmę. Użyję od razu swojej nowej maszynerii do regeneracji mocowań, czy która pomoże, bo to ciężko powiedzieć, że była to dedykowana maszyna do tego. I teraz patrzcie. Komputer z i7 i z jakimś GeForce'em na pokładzie, nie najsłabszym, on tam chyba ma 2 giga własnej pamięci, nie ma chłodzenia. No i cóż, wiem, że klient, który mi to przyniósł, będzie później oglądał, bo jest to mój znajomy. Tak. Później wyczyszczę to solidniej. Zobaczcie. Tutaj też pęknięte. No cóż. Dostajesz taki komputer do roboty i wiesz, że coś z nim będzie na pewno nie tak. W sumie, z jednej strony fajnie, jest co robić. Tu nie sięgnę, tu sięgnę. Lepiej sięgnę.
sobie teraz rozkręcam i wszystko to sobie w głowie zliczam mniej więcej, ile to będzie go kosztowało. To wymyśliłem, że lepiej będzie podciągnąć to pod usługę kompleksową, która wynosi 200 zł. I w cenie tej usługi dokonuję, jeżeli nie jest wymagany zakup jakichś elementów, tak? Jeżeli chodzi o same usługi. W cenie tej usługi, usługa kompleksowa, cena usługi, a co? Wykonuję praktycznie wszystko, co jest niezbędne. Znaczy wszystko, co negatywnie wpływa na pracę komputera. O. Czyli w tej cenie zrobię mocowania skrzydła, konserwację układu. No, gniazdo zasilania już zostało zweryfikowane. I jeszcze zobaczę, co jest z gniazdami audio. Okaże się, czy trzeba będzie kupić, czy będzie się dało zrobić. Najpierw będę musiał zainstalować system, żeby to normalnie zweryfikować. Dobra, szybki rzut okiem, czy wszystkie śrubki zostały wykręcone. Dokładnie tak się stało. Dobra, otwórzmy. Trzeba wyjąć klawiaturę. Dobra. Wszystko to jest jeszcze poprzyklejane. Bomba. To już raczej się nie przyda. Dobra, jak widzicie, syf sypie się ze wszystkich chyba dostępnych miejsc. Koszul, no jest zabrudzony, co tutaj dużo gadać. Mocowania z góry są w porządku. Ale to, co się dzieje tu, to już pomsta do nieba. Póki jest skręcone, to skręcone. Zobaczcie teraz. Tutaj dwa mocowania. Jakiś kawałek plastiku. Tutaj dwa mocowania. Wszystkie oczywiście są w skrzydle. Tak więc w sumie spoko. No, to uda się zrobić. Kolejny kawałek.
okienko i o. Dobra, teraz już możemy sobie w spokoju wyjmować skrzydło. I tak, dobrze się temu przyjrzeć. Samej płyty nie będę demontował, bo to bez sensu, nie jest to potrzebne. Za chwilę to już zrobimy poza, zrobię poza nagraniem, poza kadrem. Oczyszczę dokładnie te miejsca, wkleję na nowo te mocowania i te, tak żeby to skrzydło się trzymało. Zajmę się układem chłodzenia, nałożę nowe pasty. Zobaczymy, jak to później będzie wyglądało. No, jako że dzwoni klient, widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, mocowania są już wklejone. Muszę tylko delikatnie przyszlifować nadmiar kleju, który wyszedł na górę. I z drugiej strony jakiś obraz czerwony się zrobił, no ale jest już dosyć późno, bo jeszcze skoki sobie obejrzałem w międzyczasie. Widzicie, jest tam taki glutek, który no, wyszedł do góry ponad ten. Grać, słuchajcie. No i zamiast zmniejszyć zooma, to wyłączyłem aparat, ale mam nadzieję, że się filmik zapisał. A jak się nie zapisał, to wkleiłem mocowania i wyszlifowałem z góry nadmiar kleju. No i cóż, i dalej będziemy składali. Oczywiście pierwszy montaż będzie tyle o ile. Tak. Będziemy dokręcać. Klej już swoje wysechł. Zdążyłem obejrzeć skoki narciarskie. Więc trochę czasu minęło. Okej, ale śrubka jest teraz za długa. Muszę użyć krótszej. Z tego względu, a jak tam? Tam chyba dobrze. Z tego względu, że trochę kleju weszło w gwint. No i teraz trzeba zmienić, ale to nie jest duży problem. Nie wiem, czy w ogóle można to rozpatrywać w kwestii problemu. O, teraz elegancko. Zaraz zobaczymy, czy w drugim będzie tak samo. Elegancko, słuchajcie. Zaraz jeszcze drugą.
Tak, tutaj też musimy włożyć krótsze śrubki. To się trzyma. Elegancko, słuchajcie. Tylko trzy. Dobra. Tu. Niestety tutaj uszkodzenia kadłubka w tym miejscu, no nie będę skleić, ale później może jednak coś tam jeszcze postaram się chociaż jako tako podłapać. Dobra, dwóch na jeszcze na armrest. Teraz przyłożę palm rest i z automatu dokręcę skrzydło jeszcze na trzecią śrubkę. W międzyczasie być może padnie mi bateria, bo widzę, że nie za dużo już zostało. Czekajcie. Było coś z tym pomyśleć, z tym pęknięciem, no ale na razie słabo to widzę. Dobra, póki co to słuchajcie, najpierw muszę przykręcić, tak jak wspomniałem, skrzydło. No i zobaczymy, czy będzie się trzymało. O, tak, kręciłbym i kręcił. Teraz chyba łapię. O. No i dobra, słuchajcie.
wrzucimy jeszcze te śrubeczki tutaj z góry. Jak widzicie, układy są już wyczyszczone, radiator również. Teraz jak przykręcę tutaj te śrubki pod baterią, no spróbujemy zamknąć klapę, zobaczymy jak to się skończy. Szczerze wierzę w to, że ten fragmencik, kiedy nagrałem szlifowanie, że się zapisał, no bo użyłem w końcu swojej szlifiereczki w tym celu, w jakim ją kupiłem. Dobra? Patrzcie. Ha, gra. Gra, 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 słuchajcie. No dobra, kręcimy dalej. Bo to jeszcze nie koniec. Kurde, fajnie by było, jakby baterii starczyło do końca. No tak w sumie to już, to już niedużo zostało z tego nagrania. Muszę tylko skręcić i nałożyć chłodzenie. Więc wiecie co? Daruję sobie skręcanie go do reszty. Nałożę chłodzenie, nałożę pastę i wystartuję sobie z instalacją systemu. Bądźmy szczerzy, co nagrywać ten montaż, jeżeli wszystko było we wcześniejszej części filmu. Układy były odtłuszczone zaraz po czyszczeniu. Tak więc już teraz sobie darowałem. Układ był czyszczony przed chwilą tak naprawdę, tak więc go sobie jeszcze odtłuściłem. Zobaczcie jak wyglądają żeberka teraz. To samo wentylator. Idealnie i w układ, i znaczy wentylator, cyk. Cyk. Kurde, pomieszałem śrubki. Pomieszałem śrubeczki, słuchajcie. Nie będzie trzeba. Znaczy brakuje mi jakby tylko tej do chłodzenia tutaj, do radiatora. No to nie będą te. Pomieszałem albo w ferworze walki, gdzie się wyprzątnąłem. No ale dobra. Śrubek w serwisie dostatek. Czekajcie, to nie i to nie. Co, chyba zaczynam odczuwać, tak,
nie wiem, jakieś następstwa swego wieku czy coś. Kurde, niedowidzę. No, elegancko. A, zgadzałoby się, bo tutaj są na inny gwint. No to dobra. To, czyli bez tragedii. Tylko nie wiem, chyba te. To nie te. Gra. I gra. Tutaj jeszcze nakleimy paseczek taśmy. Już jest spora szczelina między wentylatorem a radiatorem. Tylko gdzie jest jakiś nożyk? Taki paseczek załatwi sprawę. No dobra, to teraz już muszę sięgnąć do swoich zapasów, bo mi się wydaje, że te śrubeczki powinny pasować. Tak to jest, jak sobie się zrobi kilkugodzinną przerwę. Starość nie radość, młodość nie wieczność. Dobra. Słuchajcie, podłapię palmrest czy kadłubek z palmrestem. Cyk. Cyk. Tutaj od strony mocowań, żeby obudowa miała jak najwyższą, największą sztywność, gdyż teraz tą obudowę będę otwierał. No oczywiście przed oddaniem dla klienta otworzę jeszcze nie raz i nie dwa, żeby sprawdzić, znaczy sprawdzić, żeby no potestować te mocowania, które wydają mi się solidne, ale wiadomo, praktyka jest najlepszym testerem. No i gra. No i gra.
musiał sprawdzić jeszcze w aparacie, tak mi się teraz przypomniało, bo jak niedawno włączyłem jakiś tam filmik na kanale, coś tam szukałem, musiałem obejrzeć, to zdaje mi się, że chyba jakość musiałem gdzieś poprzestawiać, bo jest jakoś, wydaje mi się, że było lepiej. Dobra, zatrzaski, tu. No i dobra, słuchajcie, spasowana. Pozostaje nam przyłapać. Termopad jest w ładnym stanie, więc tylko odtłuściłem to miejsce, ten rdzeń. Chyba ta śrubencja. Tak. Wyznaczenie jest trochę zatarte, no ale spoko. No i dobra, cóż, na ten moment pozostaje mi go tylko uruchomić. I zainstalować ponownie system operacyjny. Zrobię to na swoim zasilaczu, gdyż zasilacz klienta, jak powiedziałem wcześniej, nadaje się już tylko na śmietnik. I tam też trafi. Ok, ja Wam dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli filmik okazał się pomocny, zachęcam do aktywności na kanale, subskrypcji kanału, czy co tam jeszcze. Do następnego.